Cześć, jestem Dominika Lasota, jestem aktywistką klimatyczną. Działam m.in. w Młodzieżowym Strajku Klimatycznym, ale współpracuję również z Strajkiem Kobiet i Greenpeace Polska. Jesteśmy już obecnie w kryzysie klimatycznym. To jest fakt i to jest rzeczywistość, z którą zmierzamy się tak naprawdę tu i teraz. Ostatnie wydarzenia chociażby w Niemczech, powodzie historyczne, z którymi do czynienia mieli tam obywatele i obywatelki. Obecne pożary w Turcji pokazują, że kryzys klimatyczny i ta katastrofa klimatyczna tak naprawdę dzieje się już na naszych oczach tu i teraz. Doprowadziło do niej cały system, tak naprawdę, w którym tkwimy od dekad, od tak naprawdę rewolucji przemysłowej, w której przemysł i w której emisje, można powiedzieć, eksplodowały i wybuchły, aż przez dekady tak naprawdę priorytetyzowania naszej gospodarki, eksploatowania zasobów naturalnych, eksploatowania zasobów naszej planety, ale też ludzi i takiego właśnie skupiania się na zyskach i pomijając jakiekolwiek koszty z tym związane. I w tym momencie ten system, w którym tak naprawdę żyjemy, to, że nasze gospodarki tak intensywnie działają, nieważne co, sprawia, że stoimy przed, już teraz tak naprawdę, jesteśmy postawieni w sytuacji ogromnego niebezpieczeństwa, bo kryzys klimatyczny zagraża przede wszystkim ludziom. Natura jak zawsze jest silniejsza i przetrwa, i planeta przetrwa. Być może w zupełnie innej formie, ale nadal będzie i to życie tutaj nadal będzie, ale to nas może tutaj nie być. Przez to, że właśnie to nasze myślenie i to, jak funkcjonujemy, to, jak funkcjonują nasze społeczeństwa, to, jak działają nasi politycy, jak non-stop ignorują ten problem, z którym mamy do czynienia, tak naprawdę to wszystko odbije się na nas. A więc teraz tkwimy w tym kryzysie klimatycznym, ale jednocześnie działamy, bo od wielu, wielu lat są miliony, miliony ludzi, którzy wychodzą na ulicę, którzy protestują i chcą budować zupełnie inny system. Bo prawda jest taka, że właśnie teraz potrzebujemy zupełnie innej normalności, zupełnie innej rzeczywistości i innego myślenia, innego systemu tak naprawdę, w którym będziemy wszyscy żyć. Do tego kryzysu doprowadziło nas wiele rzeczy, ale przede wszystkim to były działania związane z gospodarką, z tym, jak myślimy o tym, tak naprawdę po co żyjemy, jak wykorzystujemy te zasoby, jak myślimy w ogóle o sobie w naturze. Przez dekady panowało takie myślenie, że możemy, że tak naprawdę powinniśmy i powinnyśmy non-stop rozwijać tę naszą gospodarkę, rosnąć. Przecież chyba dla każdego symboliczne i takie wręcz bardzo naturalne wydaje się to, jak politycy w telewizji mówią, że musimy, tak powiem, stawiać na wzrost gospodarczy, musimy się rozwijać, musimy iść do przodu, musimy rosnąć, używać jak najwięcej, kupować jak najwięcej i tak naprawdę tkwić w tym więcej, 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 więcej. W tym momencie na planecie o skończonych zasobach i o pewnych granicach, to więcej już nie ma racji bytu. Musimy przestawić się na myślenie w zupełnie innych kategoriach. Z tego więcej musimy tak naprawdę spytać się, po co tak naprawdę ma działać gospodarka? Jak możemy zredukować te emisje i przestawić się na zupełnie funkcjonowanie? Jak inaczej powinni myśleć i działać nasi politycy? Bo w nich również tkwi bardzo wiele tego problemu, z którym teraz mamy do czynienia. A zatem kryzys klimatyczny to efekt pewnego kryzysu wyobraźni, pewnego kryzysu naszego myślenia i tego, jak wyobrażamy sobie świat, ale jednocześnie to jest jedna z największych szans, jakie mamy, bo możemy zbudować coś zupełnie innego. Sposobów na działanie jest mnóstwo, ale przede wszystkim tutaj zasada chyba numer jeden to, że najlepiej działać z innymi ludźmi, bo jednym z elementów tego kryzysu, w którym jesteśmy, to takie bardzo indywidualne podejście do wszystkiego, że musimy priorytetyzować tylko własne potrzeby i własne jakieś pragnienia, że musimy skupiać się na sobie, że musimy iść do przodu, nieważne co. Możemy iść razem i możemy tworzyć rzeczy razem. W taki praktyczny sposób to przede wszystkim trzeba się organizować, czyli dołączać do ruchów, można dołączać do Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, dołączać do Greenpeace, dołączyć do Extinction Rebellion. Tych opcji na takie działanie wspólne jest bardzo, bardzo wiele, ale trzeba działać. Można też się organizować oddolnie, czyli w szkołach, w waszych lokalnych miasteczkach, miastach. Możecie razem łączyć się w grupy, organizować strajki, akcje, uświadamiać innych, ale jednocześnie
jasno i bardzo klarownie wyrażać, że nie zgadzacie się na to, żeby politycy odsuwali kwestie kryzysu klimatycznego na później, na kiedyś, i jasno do nich apelować, że chcecie działać i chcecie od nich działań już w tym momencie. Więc możecie się razem oddolnie organizować, dołączać do ruchów i działać jeszcze w większym składzie, ale też sam taki aktywizm na ulicach, wychodzenie na protesty, to nie jest jedyna rzecz, którą możemy robić. Możemy się edukować, uświadamiać innych, wyrażać się artystycznie, tworzyć jakieś piękne, artystyczne wyobrażenia o tej innej normalności. Jest naprawdę mnóstwo opcji na to, żeby działać, ale przede wszystkim potrzebujemy tego działania i potrzebujemy nas wszystkich, bo ten kryzys klimatyczny to jest naprawdę największe wyzwanie, z którym przyszło nam się mierzyć i samemu tego nie zrobimy. Potrzebujemy tej siły razem, wspólnie. I my ją mamy, tylko trzeba się pozbierać i damy radę i naprawdę możemy zdziałać fantastyczne rzeczy.